Jak prawidłowo wypełnić ankietę na temat lasów społecznych w Nadleśnictwie Lubliniec? Szczególnym problemem są pytania opisowe w tej ankiecie, które znajdziemy tutaj poniżej. Jedna to jest odnośnie trzech miejsc, y, które najczęściej są przez nas uczęszczane, jak również, które tereny Nadleśnictwa Lubliniec powinny stać się lasami społecznymi. W tym celu posługujemy się mapą załączoną tutaj do pytania. Lecz yy, ja osobiście polecam skorzystać z mapy, która znajduje się w opisie y, ankiety. Tutaj pod tym linkiem znajdziemy dokładną mapę nad leśnictwa Lubliniec. Klikamy w ten link, czekamy chwilkę, u niektórych może to y, potrwać troszeczkę dłużej, zanim mapa się załaduje. Na czerwono mamy zaznaczone lasy nad leśnictwa Lubliniec. Za pomocą scrolla tego kółeczka w myszce możemy sobie tą mapę przybliżyć. Jest to mapa satelitarna. Jak widzimy, mamy zaznaczone miejscowości, nazwy ulic. Także łatwo się jest zorientować, gdzie się znajdujemy. Trzymając przycisk myszy, możemy tą mapę sobie przesuwać. W dowolne miejsce, a jak mówiłam, za pomocą kółeczka możemy sobie oddalać lub przybliżać. Znajdujemy miejsce, w którym najczęściej przebywamy lub które uważamy za bardzo istotne i ważne do utworzenia lasów społecznych. Ja szukam swojej miejscowości, czyli Kośmidry. Odnajduję na mapie Kośmidry. Mapa musi powolutku się ładować, więc chwilę cierpliwości potrzebujemy. Przybliżam kółeczkiem do swojej miejscowości. Kolorem czerwonym mamy zaznaczone oddziały z numerami lasów. Szukam miejsca, w którym najczęściej przebywam. Tutaj wokół stawów w kośmidrach. To są stawy, ulica stawowa. Najczęściej przebywam w, w lasach. W oddziałach 667, 666, 665. Spisuję te numery na kartce. Spisuję także numery, które uważam, że powinny być lasami o zwiększonej funkcji społecznej, ponieważ nie chodzę do kokotka, ale wiem, że kokotek jest bardzo ważny dla mieszkańców Lublinca. Czy też na przykład okolice Dobrodzienia i Klekotnej. Też są często uczęszczane przez ornitologów i osoby przy, o przyrodniczych zainteresowaniach. Więc te wszystkie oddziały, które uważam za istotne, spisuję sobie na kartce, przechodzę z powrotem do ankiety, przechodzę do pytań opisowych. W pytaniu, przy którym jest mapa, wypisuję oddziały, które uważam, które najczęściej odwiedzam. Natomiast w pytaniu poniższym wpisuję te oddziały, które uważam, że powinny stać się lasami społecznymi. Te odpowiedzi mogą być takie same, ale nie muszą. Ważne jest, żeby posługiwać się numeracją oddziałów. To ułatwi, usprawni później yy, orientację i wybór takich lasów społecznych.